No, a o, na przykład, nie, to jest bez sensu. Nie mamy pomysłu na kręcenie i kręcimy, żeby zatkę dziurę zrobić, nie? Dobrze, żeby to klienci to chociaż wiedzieli. Nawet się dobry żart nie przykleił dzisiaj. Jak z tą turystyką. A, no może takie przebitki po prostu z lasu, nie? Które by poszło, nie? No bo, ale, aha, mówisz coś. Kręcimy coś? Nie wiem. No ja nic nie widzę, bo widzę tylko słońce, ale... No później powiem, że to się nie nadaje, do czego nic zmarnowaliśmy okolo. Zmarnowaliśmy kliszę i pół życia. Hmm? No? Tak? Kręcisz? Kręcę. Nie wiem, to bardzo tego... dobrze, dlatego że ja mówię właśnie o tym, że w życiu trzeba mieć drobne przyjemności. Takie kawa, nie? Jak w życiu tytoniu, a na przykład albo branie tabaki, nie? Ale o tabacy to możemy porozmawiać. Tak. To, ale musimy tam iść. Używki. Ich bezpieczeństwo. I czy to jest fajne, czy to jest niefajne? Taki panel filozoficzno-dyskusyjny, można powiedzieć, nie? Zapraszam do komentarzy o używkach. Skąd te używki? Żucie liści tytoniu jest najstarszą, jakby znaną ludzkości używką. Dlatego, że ludzie wcześniej nie potrafili jeszcze tego ogarnąć, a jakby samo jedzenie tego tytoniu było, jakby można powiedzieć, najprostsze, nie? Czyli wsadzenie tytoniu do ust, liście tytoniu lub liście koki albo tysiące innych roślin, nie? Bo na przykład cała ludność tam somalijska, jakaś tam afrykańska, na przykład liści żuje kata tak zwanego, nie? Który tam też ich mocno pobudza. I rzucie liści tytoniu spowodowało gdzieś tam później powstanie papierosów, nie, innych rzeczy. A skąd na przykład samo życie później takiego, skąd jak powstał tytoń do żucia, nie? Tytoń do żucia powstał na przykład na statkach takich dawno, dawno temu, takich wiecie, średniowiecznych, nie wiem dokładnie czy na statkach średniowiecznych, w każdym razie w miejscach, gdzie ktoś nie mógł palić papierosa, bo było niebezpieczeństwo, typu proch albo inne rzeczy, więc ten tytoń, który był po prostu w liściach, pewnie jakoś automatycznie ktoś zaczął żuć, nie? No i nawet w wielu różnych książkach jest o tym wzmianka. W takiej chyba najstarszej, jaką czytałem, 1920, nie, wcześniejsza. W 1922 to chyba napisali. Nieważne. Amundsen pisał w swojej książce podczas zdobywania bieguna południowego, że wydzielali im po prostu, każdy miał partię takiego, partię tytoniu i go żuli normalnie, nie? Znaczy, nie wiem, czy to był ten sam tytoń, co jednocześnie palili, czy mieli specjalny tytoń do życia, absolutnie nie mam pojęcia. Nie, w każdym razie jest zmianka w książce, że żuli. No dlaczego? No minus 40, zapitalasz saniami, nie? Albo gdzieś tam się zatrzymujesz, nie możesz się zatrzymać, pom, fajeczka sobie, nie? Na okręcie, gdzie masz dużo różnych miejsc, gdzie jest proch i jesteś w lodowni czarnuchem całym usmolonym, też nie będziesz. O, zapalę sobie tu przy beczce prochu, nie? Czysz. Ej, zapałka. No, nie było tej zapałek, nie? Z mojego krzesiwa spadła iskra do beczki prochu, nie? Pewnie była taka. Ciekawe, czy był taki przypadek, jak cały okręt wybuchł, bo ten, jak się nazywa, ten taki, co tam dowodzi, nie wiem, główny palacz, nie? A może zapalić, nie zauważy, nie? Więc rzucie tytoniu jest... No i później to się rozwinęło, znowu było jakieś... W Stanach żują wszyscy absolutnie. W Szwecji. W Szwecji jest to naturalna... Nie wiem nawet, czy taka można powiedzieć... Używka narodowa. Taka używka narodowa, nie? Na lotnisku w Szwajcarii... Nie. To nie ten kraj. Na lotnisku w Sztokholmie można po prostu, cała ściana była szwedzkich tytoniów, które po prostu są niesmaczne i niefajne, nie? Nie polecam życia tytoniu, dlatego że tytoń, to nie znaczy, że nie żuje, natomiast tytoń rzeczywiście może prowadzić do żucia, może prowadzić do na przykład do raka żuchwy, nie? Albo tysiąca innych rzeczy. No to tutaj później się brzydko wygląda, nie? Więc to nie jest takie super bezpieczne. To się później rozwinęło w czasach wojny wietnamskiej, to nie pamiętam, chociaż żuli tytoń.
Natomiast później znowu, jak ten Irak, Afganistan gdzieś wystrzelił do przodu, czyli to był tam ten rok 2003-2002, nie, no to po prostu żołnierze, z racji tego, że nie było ich duże zaangażowanie, duża ilość ludzi, duża ilość żołnierzy w jednym miejscu, no to trzeba było coś, wiecie, jedziesz w wieżyczce Hammera, to musisz coś robić, żeby mieć jakąś używkę, no. Dlatego o tym mówimy, bo my robimy to samo, przyjeżdżamy do lasu. Proszę? Małe przyjemności takie, no nie możesz palić papierosa, stać przy uczestnikach, nie? Chociaż też nie żujemy tytoniu przy uczestnikach, nie? A fajne szkolenie, bo musi, nie, to tak nie wygląda, to wygląda tak na filmach, wy widzicie tylko wycinek tego, czym się zajmujemy, nie? Nie jest też tak, że w domu przy obiedzie, nie? Kawa, herbata, matka siedzi, nie? Nie, to tak nie wygląda, nie? To jest świetne, ta używka jest świetna, na dworze, outdoorowo, nie? Niekoniecznie z plecakiem, nie? Natomiast to jest, wstajesz, taka chwila, słońce, tak jak dzisiaj, nie? Słoneczko powstaje i jest po prostu idealny moment. I możesz się napić kawy, to jest pierwsza oczywiście używka, kawa. Może zrobimy kiedyś odcinek o robieniu kawy, jak robimy kawę w terenie, nie? 1 maja, nie? Zrobimy, jak będziemy na naszej tajnej wyprawie, nie? Więc kawa to jest pierwsza używka, no ale musisz, wiesz, mieć ognisko, takie inne rzeczy, a czasem nie ma po prostu miejsca na ognisko. Więc pozostaje tytoń. Ale jest jeszcze jedna używka, która jest związana z tytoniem, natomiast nie ma żadnych potwierdzonych chorób, które rozwija, nie? Jest to tabaka. Jest to tabaka, dlatego że tabaka badana na wszelkie sposoby, nie została potwierdzona, że cokolwiek powoduje u człowieka, nie? W związku z tym na niej pisze tylko, że ten wyrób tytoniowy szkodzi twojemu zdrowiu i powoduje uzależnienie, ale nie ma żadnej informacji o tym, że może powodować taką a taką chorobę, w przeciwieństwie na przykład tu nie pisze na tym, bo to nie ma akcezy, nie? A jest, mold cancer. Co będzie cancer? Anulować. Natomiast w przypadku tabaki nie da się napisać, nie ma tam zdjęcia, wiesz, odpadającego siusiaka, że będziesz miał kłopot, nie, albo że ci zęby wypadną, albo że nosa, no nie ma czegoś takiego, nie? Dlatego tabaka jest, można powiedzieć, bezpieczna, znana od wielu naprawdę lat. Królowa Bona wciągała tabakę przez rurkę, nie? Ja czasem sobie lubię siąść w domu, wziąć rureczkę taką, albo zwinięty banknocik, nie? Oczywiście 10-złotowy, no bo nie widziałem 100-złotego banknotu dawno, nie? I sobie wciągnąć przez rurkę, dlatego że wtedy tabaka się dostaje mocno do nosa i wtedy jest taki, ty wiecie, strzał tej nikotyny, nie? Czym to się różni od palenia papierosów, nie? Ano przede wszystkim tym, że to jest czysty tytoń, sproszkowany z dodatkami, ale papieros to jest tak naprawdę tytoń z jakimiś tam syfami, ze substancjami smolistymi i tam tego tytoniu jest, no nie wiem ile, ale to jest minimum. Poza tym papieros śmierdzi, śmierdzą ciuchy od papierosa i to nie jest fajne. Fajka jest fajna, nie? Ale fajkę trzeba znowu nabić, stać, trzymać ją, pykać sobie. Jak ktoś stoi naokoło przy fajce, to mówi, o, jaki smaczny tytoń. Ale jak bierzesz sobie tą fajkę pyknąć, to już to nie jest. To tak jak z cygarem, nie? To siedzi i pali zapachowe cygaro, nie? I ty mówisz, o, wiśnie, pięknie. I mówisz, daj tego buszka, nie? Ty bierzesz buszka, kapeć, nie? Bo tam to jest po prostu tytoń, tylko ma taki zapach dymu. A w wypadku tabaki lub na przykład tytoniu, te smaki można zrobić fajne, nie? No i co my możemy fajnego polecić? Ja używam tego Gavita czarnego i to jest taka tabaka, jedna z najpopularniejszych. Oczywiście drugą bardzo popularną tabaką w Polsce to jest Red Bull czerwony, nie? Tylko czerwony Red Bull jest bardzo mocny. Tam mi akurat bardzo fajnie wchodzi. Ma taki ma smak. Taki jakiś. Taki po prostu ma. No trzeba spróbować, jak ktoś lubi, nie? Przywieźli nam teraz chłopaki angielską Santo Domingo, nie? Taką tabakę, którą powiedzieliśmy, o kurczę, no to jest ten kłopot, że za każdym razem, nie wiem, czy ci Anglicy to są jakieś flejtuchy, ale długo się zastanawialiśmy, co to za smak tej tabaki jest i ona taka, takie ma kamienie, jak ruda żelaza, o, tak? Wczorajsza kawa. Tak, jak wczorajsza kawa. No, ma specyficzny smak i zapach i jest taka, to trzeba lubić te tabaki, ale widząc po sklepach te tabaki angielskie. No i widząc po sklepach, one są i ludzie je kupują, nie? Tu mamy kaszubski wyrób w słoiku. Przywiózł nam Kornel od jakiegoś kolegi, który robi gdzieś te kaszubskie smaki. O, dobra jest, taka korzenna troszeczkę. O, mam cały słoik, także mogę sobie chuchnąć, nie? Jest to korzenna, natomiast tabakę można robić też samemu.
I Grzesiek tutaj na szkoleniu przywiózł taką tabakę, ukradliśmy ją, dlatego że, o, pęknięto mu kubeczek, dlatego że zrobił sam i jest po prostu absolutnie przepyszna. No, nigdy takiej tabaki nie wciągałem i dzisiaj na wizji to jest pomarańczowa, nie? Sam mieli tytoń, znaczy sam go suszy, sam go mieli i sam dodaje różnego rodzaju specyfików. Jakich na przykład takich jak jakiś tam wyciąg ze skórki pomarańczowej, jakieś tam migdały, coś tam opowiadał. No bo ja nie znam, ja nie umiem robić tabaki, nie? To jest, ja wchodzę do sklepu, proszę tom i tom. Dlatego najbezpieczniejsza, nie wiem, podczas jazdy jadę samochodem, potrafię sobie siurnąć takiej tabaczki. I to mnie po prostu pobudza troszeczkę i tak jak rzucie tytoniu, jak wiem, na długich trasach, nie? Ile ostatnio jechałeś samochodem? O, nie wiem, 800 km. 800 km i to jest po prostu taka... Mnie też nie pozwala to zasnąć, nie? Czyli biorę sobie kubek od kawy, to nie jest takie... Nie wygląda higienicznie, nie? No, kubek jest osmarkany, oplute szyba, bo nie zawsze się otworzy do końca, nie? To nie jest higieniczne, ale jeśli rozmawiamy o tym, że musisz jechać ileś kilometrów, tak jak ostatnio też robiłem tam chyba 600 km i jesteś sam, jesteś zmęczony, a musisz to zrobić, to nie jest tak, że o, zjadę, to odpocznę, no to jest jedno z rozwiązań, nie? Ktoś pije kawę, ale na mnie kawa kompletnie już nie działa, nie? Ja mogę kawę się mogę napić przed snem. Idę spać i to się nic nie dzieje, nie? Jak ktoś pije 4-5 kaw dziennie, to nic nie pomaga, nie? Ale o tabace pomarańczowej. Oż! To będzie 18 plus. A tabakę można jeszcze kupić... Czy taką tabakę to się kupuje w sklepie od 18 plus? No to damy 18 plus, nic nie zrobisz, nie? Mówimy o siusiakach, o waginach i o tabace, no to musisz dać 18 plus, nie? Przecież nie chcemy, żeby nasze dzieci... Pan Sulwiwalu mówił o tabace, dzień dobry! Tak, dzień dobry, czy ma pani tabakę? Taki do kiosku ruchu, nie? Darek, dzień dobry, czy ma pani tabakę? O! Znaczy, no wiecie, jak w psach. Dobra tabaka nie jest zła, nie? Nie, to nie jest też tak, żeby ten film nie jest filmem reklamującym używki, mówiącym, o, musisz tego używać. Nie, my po prostu pokazujemy, co pozwala nam czasem w różnych sytuacjach pomagać, tak, nie? Tak mówię, na psychicznie, nie? Jest to używka, która akurat tabaka jest używką, która jest absolutnie legalna, absolutnie nie ma z nią żadnego kłopotu. Jest, można powiedzieć, niehigieniczna, bo wsadzasz sobie coś do nosa, później smarkasz i masz takie gile czarne, nie? I chociaż spotkałem jedną dziewczynę na tym szkoleniu, która normalnie brała tabak. Ja chyba... To jest druga dziewczyna, którą w życiu widzę, która bierze tabakę, nie? Pierwsza to nie mogę wam powiedzieć kto. No, więc jest to bardzo fajna używka. W momencie, kiedy nie potrzebujesz, kiedy nie masz czasu na to, żeby się zatrzymać, kiedy nie masz czasu na to, żeby sobie coś, wiecie, przysiąść, zrobić fajnego, tylko żeby się tak troszeczkę, tak jak Łosz powiedział, drobne przyjemności, bo to jest najfajniejsza rzecz w tym naszym outdoorze, w tym naszym bushcrafcie i survivalu, że te drobne przyjemności. No, my akurat prowadząc jakąś taką, a nie inną, taki, a nie inny tryb może działalności outdoorowej, nie mamy czasu na to, żeby sobie przysiąść, zrobić sobie kiełbaskę, ognisko. Chcielibyśmy, ale nie ma na to nigdy czasu. Zawsze jest deszcz, zawsze jest zimno, zawsze jest niefajnie i potrzebujesz takich drobnych przyjemnostek, które powodują, że czujesz się lepiej, nie? I zapraszam w komentarzach, żebyście napisali, a jakie są wasze inne drobne przyjemności, to jest pierwsza rzecz, a druga rzecz, żebyście napisali, a jakie wy może macie fajne smaki tabaki, nie? Może jest coś fajnego, czego ja na przykład nie znam i nie używam. Może ktoś robi tabakę. A może ktoś robi tabakę na przykład fajną taką, nie? Bo tu mamy kaszubską bardzo fajną, tu mamy ohydną tą angielską, tu mamy tego Gavita, który jest super, nie? Nie brałem ich specjalnie do nosa, i dlatego, że to jest, wiecie, 7 tabak na miejscu, to później jest pokićkane, nie? I tu jest ta pomarańczowa, która robiona jest ręcznie, więc niestety nie da się jej kupić, nie? I on też jej nie sprzedaje, bo nie można sprzedawać wyrobów tytoniowych robionych dla siebie, nie? Nawet nie wiem, czy można sobie robić same wyroby tytoniowe i mieć, nie? Może ktoś napisze w komentarzach. No, nie wiem, polecam tabakę jako taki fajna używka, nie? Bo nie mogę polecić tego tytoniu, nie? Widzę już, że wracają nasi uczestnicy szkolenia, więc tym oto akcentem takim pożegnalnym żegnam dzisiaj wszystkich i życzę wszystkim miłego rozpoczęcia sezonu.